Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek o gwieździe telewizji, bardzo popularnej dziennikarce w PRL-u. Można powiedzieć, że właściwie była bardzo wpływową osobą, bo do tego, żeby w jej programie w Teleechu się pojawić, ustawiały się naprawdę kolejki. Oczywiście mowa o Irenie Dziedzic, czyli polskiej dziennikarce, prezenterce telewizyjnej, no i twórczyni pierwszego polskiego talk show wspomnianego już Teleecha. Ale pani Irena, mimo że za życia była tak wpływową osobą, że naprawdę pokazywać się w jej towarzystwie to było coś, że rozpalała męskie zmysły i przeprowadzała wywiady tak perfekcyjne, bardziej dziwne jest to, że odeszła w zupełnym zapomnieniu, w zupełnej samotności i nawet po jej śmierci trudno było znaleźć osobę, która jej pomoże. Historia jej życia jest naprawdę ciekawa, więc nie zwlekajmy dłużej, zaczynajmy. Irena Dziedzic urodziła się w czerwcu 1925 roku w Kołomyi na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jej rodzicami byli Antoni Dziedzic i Aleksandra Zajączkowska. Uczyła się w żeńskiej szkole podstawowej aż do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji niestety zaginął jej ojciec, a ona sama uczęszczała do szkoły tak zwanej dziesięciolatki, czyli uczyła się w koedukacyjnej szkole średniej. Maturę zdała już eksternistycznie w Krakowie. Ale po zakończeniu wojny pojawiły się dla niej możliwości zawodowe i pomyślała, marzyła o tym zawsze, takie miała predyspozycje, że chciałaby zostać dziennikarką. No i pierwsze swoje kroki stawiała w gazecie, no bo wtedy było to jedno z bardziej popularnych mediów. Pracę zawodową rozpoczęła w tytule prasowym Echo Krakowa, jako redaktor depeszowy przyjęty do pracy przez naczelnego, Adama Polewkę. Później przeniosła się do Wrocławia, gdzie również pracowała w piśmie Słowo Polskie. Najpierw pracowała jako maszynistka, a później zajmowała się innymi rzeczami, aż w końcu pozwolono jej szlifować warsztat reporterski. Pewnego dnia ponoć siedziała sobie sama i dokonywała skrótu pewnego przemówienia Mołotowa, kiedy okazało się, że obserwuje ją pewien mężczyzna. Był to redaktor naczelny Głosu Ludu, który następnego dnia zaprosił ją do współpracy, ponieważ w Krakowie poszukiwał właśnie młodych dziennikarzy, takich utalentowanych osób, które może u siebie zatrudnić. Zaproponował jej bardzo korzystny dla niej układ, ponieważ powiedział, że przeniesie się do Warszawy na studia, zacznie pracę, będzie pracować głównie nocami, no i jakieś mieszkanie również się dla niej znajdzie. Rzeczywiście, w 1948 roku Dziedzic rozpoczyna pracę w Warszawie. Zaczęła we wspomnianym już Głosie Ludu, a później przeniosła się do Ekspresu Wieczornego. Jeszcze raz Wam podkreślę, że w tamtym czasie naprawdę prasa była bardzo popularna, ludzie nie mieli tak szerokiego dostępu do innych mediów, więc absolutnie wszyscy czytali gazety. W Ekspresie Wieczornym była depeszowcem, ale także dziennikarką działu zagranicznego, działu kultury. W 1952 roku rozpoczęła pracę również w polskim radio, ponieważ radio to było kolejne medium, które było wtedy naprawdę bardzo popularne. Jednak ten rok okazał się dla niej bardzo bolesny, ponieważ wtedy zmarła również jej matka, z którą była naprawdę bardzo mocno związana. W 1956 roku trafiła do TVP i tak rozpoczęła się jej wielka kariera jako dziennikarki telewizyjnej. Ale nie to, że ona się jakoś z tego bardzo cieszyła, albo że było to jej marzenie. W sumie trzeba było ją do tego namawiać, ponieważ nie widziała się przed kamerą. Raczej właśnie myślała o sobie jako o dziennikarce piszącej, jako o dziennikarce radiowej. Ponoć przekonała ją jej koleżanka, Mira Michałowska, która powiedziała do młodej Dziedzic: nie denerwuj się, i tak tego nikt nie będzie oglądał. Bardzo się myliła, ponieważ Teleecho, czyli program, który właściwie od początku prowadziła, okazał się być hitem i naprawdę gromadził niesamowitą publiczność przed odbiornikami. Nie tylko dlatego, że wtedy oczywiście nie było tylu stacji co dziś, a zaczynaliśmy oczywiście od jedynki, potem z biegiem czasu pojawiła się dwójka, no i wszyscy skupiali się na tym, co po prostu w telewizji leciało, to trzeba przyznać, że był to program, który był naprawdę dobrze przygotowany. Oczywiście gość zawsze dostawał honorarium za to, że pojawił się w tym programie. Oprócz tego, że bardzo to było takie prestiżowe, żeby się w tym programie pojawić, to oczywiście każdy chętnie jakąś kopertkę przyjął, a ja nawet wiem, ile w tej kopertce było. W latach 70. w kopercie dla rozmówcy znajdowało się około 1000 zł. W porównaniu z niektórymi obecnymi dziennikarzami ona spijała wszystko z ust rozmówców. Z jej programów dużo się dowiedzieliśmy, wspomina Emilia Krakowska. No i co, Dziedzic, czy była lubiana, czy nie?
Raczej nie. Po pierwsze, była taką stereotypową dziennikarką. Ja nie znoszę stereotypów i też życie mnie nauczyło, że ci dziennikarze to nieprawda jest, że są tacy, jak te stereotypy ich przedstawiają, czyli po prostu dla materiału zrobią wszystko, po trupach do celu, nic się nie liczy. Oczywiście tacy też są, ale w dziennikarstwie i w tym środowisku jak w życiu są bardzo różni ludzie, jedni są fajni, drudzy mniej. Natomiast Irena Dziedzic była bardzo taką skupioną na swojej pracy dziennikarką. Myślę, że dziennikarstwo było tym, co w życiu najbardziej kochała. Nikt chyba tej miłości nie odebrał, nie przebił. Natomiast przez to, że była tak skupiona, zdeterminowana, to była dość surowa, a oprócz tego miała oczywiście taką cechę, która bardzo ludzi w oczy kole, czyli lubiła żyć wystawnie, nie wstydziła się tego i naprawdę potrafiła sobie sprawiać przyjemności. Wielu to raziło, zwłaszcza w niełatwych czasach PRL-u. Ale Tygodnik Na Żywo pisał po latach, że Dziedzic też potrafiła wykorzystywać swoją pozycję do załatwiania prywatnych rzeczy. Czy to prawda? Dzisiaj ja tego wam nie potwierdzę. Ja wam tylko powiem, co mówiono. A mówiono, że na przykład w zamian za zaproszenie do Teleecha goście mieli się w konkretny sposób odwdzięczać. Mówiło się o meblach na zamówienie czy sprzęcie AGD. Ale była też taką gwiazdą telewizji, która nie wstydziła się mówić szczerze do swoich gości, co z nimi jest nie tak w różnych dziedzinach i zmieniać ich wizerunek. Podobno nawet wspomina się taką sytuację, kiedy Jerzy Połomski specjalnie dlatego, że Irena Dziedzic powiedziała mu, że źle wygląda z łysiną, zaczął nosić tupecik. Tupecik nie kojarzy mi się najlepiej, wydaje mi się, że chyba jednak lepsza jest już łysina, ale skoro Irena uważała, że Połomskiemu tak lepiej, to od tamtej pory on dzielnie ten tupet na głowie dzierżył. No i wiele osób mówi, że była wybitną dziennikarką, dlatego że ona tak jakby przewidywała, co gość powie. Wiedziała zawsze, jak zadać pytanie, żeby od niego wszystko wyciągnąć. No i wiecie, cuda w życiu się zdarzają bardzo często, ale najczęściej jest to po prostu ciężka praca i to, co my widzimy jako odbiorcy w mediach, to tylko wierzchołek tej góry lodowej. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Natomiast Irena Dziedzic przygotowywała się do swoich rozmów bardzo długo i najpierw, jeżeli miała jakąś ważną rozmowę, bardzo długo rozmawiała ze swoim rozmówcą poza anteną, na przykład w domu, w kawiarni, dokładnie zapisywała to, co mówił i dopiero pod tę opowieść, pod tę historię potrafiła pisać swoje pytania i dlatego to później wszystko wyglądało tak zgrabnie, było tak płynne. No, majstersztyk po prostu. No dobrze, ale zapewne jak dziś, tak i wtedy widzów nie tylko interesowało jej życie na ekranie, ale również to pozaekranowe, życie prywatne, związki, romanse, a tutaj również działo się oj działo. Jej pierwszym mężem był Janusz Bauban, mechanik samochodowy, też dziennikarz radiowy, ale porzuciła go dla Jana Suzina. O tej relacji wiedziało niewiele osób. Ta para jednak spotykała się i miała ze sobą związane bardzo poważne plany. A wiecie, co świadczy o poważnych planach? Wspólny kredyt! Podobno niektórzy mówią, że to wiąże bardziej niż małżeństwo, bo z małżeństwa można się jakoś wyplątać, a z kredytu trudniej. No i ta para wzięła kredyt i później, kiedy okazało się, że jednak Suzin nie chce się hajtnąć z Ireną, dlatego że wybrał Alicję Pawlicką, to dziennikarka postanowiła, że samochód po prostu jej się należy i nie będzie spłacać na niego kredytu, no bo skoro mieli spłacać razem, miałby być dla nich razem, a on sobie poszedł z jakąś babą, no to samochód zostaje jej. Nie ma faceta, jest samochód. W sumie w jakiś sposób jest to logiczne. Po rozstaniu z Suzinem poznała Ignacego Gogolewskiego, męża Katarzyny Łaniewskiej, znanego m.in. jako Antka Boryny w Chłopach. No i gdzie się spotkali? Oczywiście w Teleechu. To było ich pierwsze spotkanie. No i wtedy zwrócili już na siebie uwagę. Było to zabawne, że poznali się w tym Teleechu, bo mieszkali w jednym budynku na ulicy Chorzej. Łaniewska, która niestety została porzuconą żoną, mówiła później dość rozgoryczona, że jej mąż zjechał kilka pięter niżej, do gwiazdy telewizji. Mąż odszedł w 1962 roku, wyprowadził się o 4 piętra niżej, mieszkała tam wielka gwiazda telewizji, starsza ode mnie o 8 lat, wyznała po latach Łaniewska. Swój romans ukrywali przed światem, choć nie uciekli od plotek w środowisku. Ale dlaczego ten związek nie przetrwał? No chyba nie miał zbyt trwałych fundamentów, ponieważ kiedy Dziedzic wyjechała na 8 tygodni do Stanów Zjednoczonych,
Mężczyzna przestał się tam do niej odzywać. Oczywiście nie było SMS-ków jak dzisiaj, ale były już telefony. A tych telefonów było jakoś mało. Kiedy wróciła, okazało się, że po prostu nie ma go w jej mieszkaniu. Ponoć nawet próbowała go nakłonić do powrotu, ale nic to nie dało. Pan Ignacy związał się z Ewą Kwiecień, koleżanką z Teatru Narodowego. Irena Dziedzic komentowała to później tak, że wychowano ją tak, żeby była dobrą matką i żoną, ale ona zrobiła w swoim życiu bardzo dużo, żeby być kobietą niezależną i to przede wszystkim od mężczyzn. W drugiej połowie lat 60. była jedną z dziennikarzy dziennika telewizyjnego. Prowadziła też festiwal piosenki w Sopocie, festiwal Interwizji. Miała również przygody aktorskie, kilka razy nawet mogliśmy ją oglądać jako aktorkę. Zagrała w filmach Jutro premiera Janusza Morgensterna i w Polowaniu na muchy Andrzeja Wajdy. Jako ona sama wystąpiła w Wojnie domowej komedii Kłopotliwy gość i w filmie Szczur. Później prowadziła również swój autorski program, który nazywał się po prostu Wywiady Ireny Dziedzic. Jest autorką książki 99 pytań do mistrzyni telewizyjnego wywiadu. W 2006 roku Irena Dziedzic znalazła się na opublikowanej liście dziennikarzy, którzy współpracowali ze służbami PRL. Jej pseudonim miał nosić nazwę Marlena. W 2010 roku wyrokiem sądu została uznana za kłamcę lustracyjnego. Ona sama wiele razy mówiła o tym, że nachodziło ją SB, utrudniało jej pracę zawodową i fabrykowało akta. Sama uznawała się za ofiarę tych służb, ponieważ mówiła, że to, że była na tej liście i że była przez tyle lat prześladowana, jest efektem odrzucenia jednego z oficerów w latach 50. Nie chciała z nim zatańczyć, a później poskarżyła się do KC PZPR, że za odmowę przetrzymano ją przez noc na komendzie. W 2011 roku wyrok uznający ją właśnie tym kłamcą lustracyjnym został oddalony przez sąd apelacyjny. Okazało się później, to też wyrokiem sądowym, że nie ma dowodów na to, że Irena Dziedzic współpracowała ze służbami. Od pewnego momentu w swoim życiu, a szczególnie po tych oskarżeniach, odsunęła się od mediów, nie pokazywała się, ale nie tylko medialnie, ale również w ogóle zamknęła się tak naprawdę w domu i wolała przebywać sama, nie udzielała się również towarzysko. Żyła za najniższą w Polsce emeryturę, około 900 zł, a mieszkała w Warszawie, gdzie ceny oczywiście są dużo wyższe. Nie miała z czego żyć, mówił jej znajomy. Zmarła 5 listopada 2018 roku. Media jednak od razu nie podały tej informacji, też dlatego, że niewiele osób w ogóle o tym wiedziało. W sobotę 12 stycznia 2019 roku o wszystkim poinformował ksiądz Andrzej Luter z miesięcznika Więź. Wkrótce wyszło również na jaw, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Wtedy też media zaczęły się tą historią interesować i oczywiście tutaj pomocną dłoń wyciągnęli do nich sąsiedzi, którzy poinformowali, że Irena Dziedzic ponoć miała mieć gigantyczne długi i ścigali ją z tego tytułu wierzyciele. Suma, którą winna była ludziom, miała wynosić prawie 700 tysięcy złotych. Ostatecznie ustalono, że śmierć pani Ireny nastąpiła jednak z przyczyn naturalnych. To postępowanie prawdopodobnie wniesiono dlatego, że Irena Dziedzic została dość późno przetransportowana do szpitala, a stało się tak dlatego, że po prostu większość czasu spędzała w samotności. Z okazji wyszło także, że latem 2018 roku uległa wypadkowi. 1 lipca złamała nogę, następnie przewróciła się nieszczęśliwie w swoim domu. Nie była w stanie się poruszać o własnych siłach, dlatego znajoma lekarka poleciła jej pomoc, kobietę z Ukrainy, która robiła zakupy i opiekowała się 93-letnią Ireną. Dziennikarkę jednak pochowano dopiero 2 miesiące po śmierci. Dlaczego? No również dlatego, że nie było osoby, która kwapiłaby się pochować kobietę. Nie miała bliskiej rodziny, dlatego też przez 2 miesiące dalsi krewni nie wykazywali inicjatywy związanej z jej pochówkiem. Koniec końców wszystkich formalności dopełnił mężczyzna, który po prostu kupił od niej mieszkanie na takiej zasadzie, że on opłacał to mieszkanie do chwili jej śmierci, a później po prostu stało się jego własnością. Dlatego po 2 miesiącach, kiedy żadna rodzina się nie zgodziła, mężczyzna po prostu czuł się zobowiązany, by pochować kobietę. Dziennikarka Irena Dziedzic spoczęła na cmentarzu w podwarszawskich Laskach. No i na dziś to już wszystko, ale przyznam, że dzisiejszy odcinek kończę wyjątkowo strapiona.
Chociaż znajomi Ireny Dziedzic mówili, że została sama na starość trochę z własnej inicjatywy i z własnego wyboru, to i tak jest mi strasznie przykro, że kobieta, która przez lata była ikoną telewizji, do której ustawiały się kolejki i która naprawdę brylowała w świecie show biznesu, na koniec została sama i nie pamiętał o niej nikt. 2 miesiące musiała czekać w kostnicy na to, by ktoś zupełnie obcy zobowiązał się i był jedyną osobą, która poczuła się w obowiązku, by pomóc Irenie w tej ostatniej wędrówce. Jestem ciekawa, czy znacie inne historie gwiazd, które zakończyły się równie smutno. Poprawcie mi proszę nastrój łapką w górę i subem, no i oczywiście jak zawsze liczę na propozycje nowych odcinków od Was, bo jesteście w tym niezawodni. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!